skargi dotyczącej powiatu starosty powiatu kędzierzyńsko-gorzelskiego, prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle, a organizatorami targów są Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźle oraz Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Kółców Pracy. W Opolu chciałbym sobie oczywiście Państwa przywitać, bo to targi pracy i edukacji ze wskazaniem na edukację, także witam bardzo serdecznie nasi dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych. Witamy. Serdecznie do stoisk i uważam 12 targ za rozpoczęte. Dziękuję. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Sebastian Krajewski, doradca EURES. Gościmy na targach pracy i edukacji w Kędzierzynie-Koźlu w ramach współpracy z powiatowymi urzędami pracy i ochotniczymi hufcami pracy. My jako Wojewódzki Urząd Pracy mamy zadania wspierania osób, które chciałyby wyjechać za granicę do pracy lub powrócić za granicę do pracy, z pracy tutaj do Polski. Udzielamy informacji, jak bezpiecznie wyjechać za granicę, jak korzystać z agencji zatrudnienia, ale mamy także oferty pracy w ramach sieci EURES. To są europejskie służby zatrudnienia w całej Europie. Mamy ponad 1 000 000 ofert pracy, a w ramach tutaj współpracy między urzędami pracy w całej Europie posiadamy ponad 400 ofert pracy do różnych krajów, zarówno dla specjalistów, jak i dla osób niewykwalifikowanych. Jedynym warunkiem, który muszą osoby spełniać, jest to znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie komunikatywnym. Od wielu lat już nie posiadamy ofert pracy bez języka. Dzień dobry, Aberger Polska, Kamila Kędziora. Na 12 targach pracy w Kędzierzynie-Koźlu świetnie wpisujemy się z naszym motto: nie trać czasu na dojazdy, jesteśmy w Twoim mieście. Zapraszamy wszystkich naszych przyszłych pracowników do naszej siedziby w Kędzierzynie-Koźlu. Nazywam się Przemysław Kazanowski, reprezentuję na dzisiejszych targach grupę Azoty i tutaj przedstawię, w jaki sposób aplikujemy do naszych zakładów. Tutaj właśnie, jak sobie Pan wejdzie na naszą stronkę, znajdujemy zakładkę oferty pracy i w zakładce oferty pracy pojawiają nam się aktualne oferty, którymi dysponujemy w danym momencie. Kandydat zainteresowany wyszukuje sobie ofertę, która wzbudzi jego zainteresowanie, wchodzi na tą ofertę. W tej ofercie znajdują się dane dotyczące, jakie kryteria powinna spełnić osoba zatrudniona na tym stanowisku, wymagania niezbędne oraz to, co jest mile widziane. Pod tą ofertą znajduje się taki przycisk: aplikuj na to stanowisko. I zachęcamy właśnie, aby w ten sposób rekrutować do nas. W momencie, gdy wejdziemy na ten przycisk, aplikuj na to stanowisko, pojawi nam się taki formularz, który należy wypełnić. Mamy tam również możliwość dołączenia swojego CV oraz listu motywacyjnego. Natasza Kubica-Cypek, ja reprezentuję firmę FAMET z Kędzierzyna-Koźla. Nasza firma w targach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy już po raz kolejny. W tym roku przyjechaliśmy na targi z bardzo bogatą ofertą. Proponuję wszystkim kandydatom, którzy się tutaj pojawiają na targach, aby zapoznali się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej firmy FAMET. Patrycja Wedler, kierownik projektu Własny Biznes Lepsza Przyszłość, realizowany przez Stowarzyszenie MKS Supres z Krapkowice. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt ten ma na celu aktywizację 120 uczestników projektu, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy poprzez założenie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest skierowany do wszystkich z terenów z województwa opolskiego, natomiast z preferencją do 17 gmin jest możliwość dofinansowania do 24 tysięcy złotych, jak również wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy do 1000 złotych. Oczywiście nie ma konieczności, aby dany formularz zgłoszeniowy, dany biznesplan był stworzony na sumę 24 tysięcy, natomiast może być to suma mniejsza, natomiast nie większa niż te 24 tysiące złotych. Witam serdecznie, nazywam się Alicja Kunicka.
Kozicka, prowadzę kancelarię prawną Konsulta. W dniu dzisiejszym uczestniczę w targach, 12 targach pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Jest to już mój trzeci raz, w których w ramach współpracy z Urzędem Pracy uczestniczę w tych targach. Oczywiście jak co roku jestem autorką poradnika dla przedsiębiorców, który jest rozdany wszystkim przedsiębiorcom, którzy w dniu dzisiejszym wystawiają się na targach. Ten poradnik dotyczy nadchodzących zmian w prawie pracy, które będą bardzo daleko idące i wydaje się, że praktycznie większość przepisów ulegnie zmianom. Także tutaj po pierwsze ten poradnik dla przedsiębiorców, a po drugie moja obecność dzisiaj tutaj polega na tym, że jestem do dyspozycji zarówno przedsiębiorców, jak i osób, które tutaj na tych targach chciałyby odnaleźć pracę. Jestem w stanie przeanalizować umowę o pracę, powiedzieć, czym się różni forma zatrudnienia na umowę o pracę od umów cywilnoprawnych. Jestem w stanie na bieżąco udzielić porady prawnej, odesłać do odpowiednich instytucji pomocowych, na przykład Państwowej Inspekcji Pracy, czy innych urzędów. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Skrzyński, jestem kierownikiem rejonu sprzedaży w firmie Lidl w Kędzierzynie. Mamy tutaj ofertę pracy dla pracowników sklepów. W sklepach kędzierzyńskich oferujemy umowę na czas roku bez okresu próbnego, atrakcyjny pakiet socjalny, bardzo atrakcyjne zarobki oraz świetną atmosferę w sklepach. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, nazywam się Gabriel Mańka, jestem uczniem 4 klasy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu na profilu Technik Mechatronik. Pode mną są roboty absolwentów oraz jeden mój. Wszystkie są autorskiego pomysłu, zrobione samemu, oczywiście ze wsparciem różnych firm, od których jest też nasza szkoła dofinansowywana. Ostatnio otworzyliśmy nowe pracownie, było uroczyste otwarcie, także jest nowy sprzęt, nowe maszyny, na których można pracować. Jeżeli ktoś chce i jeżeli ktoś ma pomysł na siebie, to w naszej szkole jak najbardziej jest możliwość rozwinięcia swojej pasji i swojego hobby.